Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w lidze piątej. Dlaczego FIFA 14? Bo nie mam 15, bo mi na razie na to nie stać. Ale uznałem, że jeżeli Assassin rzeczywiście będzie miał takie wymagania, że mój komp tego nie uciągnie, to kupuję 15 i ciepiemy w 15. Ale póki co jest 14 i nie piszcie mi w komentarzach, że kurde, skończ z tą 14, bo wyszła 15. Co z tego? Chcę jeszcze nagrywać 14, bo mam możliwość i czekam na możliwą okazję, żeby kupić 15. No to póki co będę w 14 grał. I proszę mnie zrozumieć, no. Okej, okay. Sobie tu ułożyłem skład Chelsea. Jak najlepiej tylko się dało. Tutaj rezerwa jest taka sobie i ja mam nadzieję, że ten skład się będzie spisywał na ligówkach, ale dużo grałem Chelsea i uważam, że no będą się dobrze zgrywać. No uważam, że Drogba z Diego Costą no to chyba będzie idealne połączenie. Przynajmniej ja tak uważam. Nie wiem jak wy, ale mają po 80 strzałów, tylko jakbym dał, nie, Dembabe bym nie dawał na razie. Niech sobie będzie na rezerwie. Shirle tu jest. I tu mi trochę to nie pasuje też. Lukaku. A on jest w Evertonie obecnie. Więc on nie będzie grał. Takie mini czarne działo sobie dał. Albo bardziej tego. Dobra, niech będzie już tak. I nie róbmy dziadostwa. No zaczynamy, no skład taki sobie jest ułożony, ale no mam dużo tych piłkarzy. Liga piąta miała być od października, ale będzie od dzisiaj, ponieważ wyszła premiera w Polsce z FIFA 15 i jako, że już przeszedłem 5 lig, 10, 9, 8 i 7 i 6, to może nawet już przeszliśmy 6. Teraz nam zostało 5, 4, 3, 2, 1. No to czy. No, zobaczymy, jak to wszystko się uda. 10 punktów teraz trzeba zdobyć, żeby nie spaść. I to będzie. I to już nie będą przelewki, bo jeżeli będziemy cały czas remisować, plus jeszcze przegrywać, to możemy spaść łatwo do ligi 6. Dobra. Bez zbędnego gadania. Wszyscy mają kondycję. Cieszę się naprawdę. Zaczynamy mecz o ligę czwartą. O, i grają jeszcze FIFA, patrzcie. Czyli jeszcze nie odpuścili sobie czternastki. Ja się cieszę. Dobra, co nam tu się trafiło? I powiem wam szczerze, że mój styl gry się ostatnio zrobił lepszy niż w lidze szóstej i siódmej razem wziętych. Zobaczycie zresztą, jak mi się teraz będzie grało. Dobra. Skład Chelsea gotowy. Chcieli rozpocząć go jak najlepiej. Startują na samym dole, ale zobaczymy. Patrzcie. O, o, matka, dobrze. CS Fabregas. On tu teraz kombinuje. Teraz dośrodkuje, ale coś Fabregasowi nie ten teges wyszło. Nie tak to miało być. Diego Costa. Ale za lekko Costa. Człowieku, trzeba mocniej. Jak będziesz potrafił mocniej, to będzie dobrze. Ale teraz to było za lekko. Ale już są jakieś akcje. O kurde. Żebyśmy teraz tylko nie przerąbali tej akcji. Dobrze. O, o. Dobry Czech. Pięknie, nie zawalił akcji, a wręcz przeciwnie, przewijaj to. Ło, piąstkował Czech, Piotrek ładnie, pięknie. Ty, Costa biegnie, nie zastana, jak go tutaj poturbował Costa, ładnie. Patrzcie, jakie tutaj okiwanie, teraz dośrodkowanie. Piłkę przejmują przeciwnicy. Oj, oj, oj. Wow, coś Benzema. To podanie nie wyszło. Jakbyśmy chcieli. Teraz trzeba uważać, bo on tu będzie chciał zrobić akcję z kilku podań. Dobre tery.
Pięknie. Drogba. Ale kurde. Drogba. Bo wejdzie za ciebie Dembaba. O-o. Czech. Pięknie. Reagowanie ma idealne. No i trudno się nie dziwić, że każdy chce grać Piotrkiem. Ale co to było? To nie było miłe. Costa, dobra, dośrodkuj. O kurde. Ty, byłby gol! Prawie że! Ale patrzcie, jak się odbiło od stóp przeciwnika. Nie, od głowy, przepraszam. Ale Oskar chciał strzelić. No cóż, nie wyszło mu najlepiej to zagranie. Teraz główka. I John Terry, 16 minuta, pierwszy gol. Ja się już trochę cieszynek też pouczyłem, więc żeby nie było. A teraz popatrzcie, jak ja ci strzelam Johnem Terrym bramkę z główki. I Chelsea prowadzi 1-0. I piękny początek, trzeba przyznać. Okej. Ładnie, ale Oskar... Kurde, no i już po papie zbieramy żółtą kartką. No ten, który prawie by szczelił gola. Ale co ty go miziasz po twarzy? Miziasz to sobie możesz swoją żonę, która jest czarna pewnie. Dobra, Diego Costa, małpka. Dobra. I biegnie, biegnie. Miałem go w informie, ale go opyliłem. Teraz ośrodkowanie. Ło! Byłoby ze szczupaka, ale nie wyszło. I teraz trzeba uważać, aby nie było remisu, no. To najważniejsze w końcu. Kombinuje tutaj, ostro kombinuje. Ale no nie miał nikogo, kto mógłby tą akcję wyprowadzić, a Iwanowicz nie doskoczył, czyli jest za niski jeszcze. Muszę mu dać trampki na obcasach. Może wtedy zacznie grać. Co to było za podanie? Aha. Tu Fabregas prawie okiwał, ale biegnij, biegnij, Costa! Kurde, nie dobiegł. On tu gra ligą hiszpańską, kiedy my ciepiemy w nich BPL-em. Chelsea konkretnie. Iwanowicz. Nie wybijaj tak tej piłki. Prosiłbym cię. Jesteś w informie i w dobrej formie, więc kurde, powinieneś coś z sobą reprezentować. O-o. Dobra. Terry. To, że szczeliłeś gola, nie znaczy, że sobie możesz wybijać piłeczkę na linię bramkową. Teraz trzeba uważać. No i Benzema nie trafił. Aha. Myśmy się tam wpieprzyli. Dobre, no Czech tutaj cały czas pilnuje. I to mnie cieszy. Patrzcie, jak mnie tutaj wziął. Dobry Oskar. I to było dobre. Nie to, co zrobił Terry przed chwilą. Ale Oskar musi uważać, żeby nie... Ej, doremisował, no. Kurde. Jeszcze wpieprzył bramkę, tu uspokaja piłkarzy. Uspokoić to ja mogę twój ból dupy. Dobra, jest remis, spoko. Dobra, przewin to. No cóż, Czech. Coś mu się nie udało. To było niezłe, ale niestety ci piłkę zabrali. I on to teraz gra na podania. Dobra, Fabregas, to było dobre. Teraz musisz go tutaj wykiwać. Teraz dośrodkowanie. I Costa, pięknie. I sobie zrobimy salto takie podwójne. Nie, to właściwie było co innego, ale Costa nadrabia. Pięknie. I o to chodziło, no. Fabregas tu dośrodkowanie z Costą. No, zgrywają się, bo oni obaj byli w lidze hiszpańskiej, lecz nie byli w jednym klubie. A mimo wszystko z jednego kraju i teraz z jednego klubu to się zgrywają bardzo pięknie. Dlatego ja uważam, że Diego Costa to jest odpowiedni piłkarz dla Chelsea. I proszę, i odzyskał. Ale Drogba, kurde, ty czarna... Pizdo. On chyba podał to do mnie. Prawie, dobra, jest.
co wymyśli, żeby nie. Dobra, stracił. Drogba! No, dobra, to siutkuj! I... kurwa! Ty wredna małpo! Bez uszów, kurde, najlepiej. No czemu tego nie wykorzystałeś? Przecież mogłeś lekko ciepnąć. Dobra, Fabregas. Jedziesz. Jedziesz tu z nimi. I do środku. I kurde, przepchał mnie. Przepchnął. Tak to zrobił, że mu się udało. Ale Costa! Takich okazji się nie marnuje. Nie w piątej lidze już. Dobra, John Terry. Ja pierdolę, Costa. Nie rób tak. Czy nie zrozumiałeś którejś części zdania, nie rób takich rzeczy? No ja pierdolę, on teraz gwiazdoży, bo strzelił główkę i już myślę, że to jest wygrana w tej chwili. Teraz trzeba właśnie uważać w tej oto sekundzie, bo oni znowu mogą nam remisować. Dobra, Costa, lobuj! No kurwa, Costa! Ja pierdolę! Super! I kolejną okazję zmarnował. No a teraz to, żeś naprawdę przejebał akcję. Ale póki co wygrywamy. Chyba. Chyba! Dobry Czech! W ostatniej chwili, ale coś czuję, że może mi znowu z główki przyjebać. Dobry Piotruś. Się ładnie wygiął. I tak kurde Czech powinien zawsze bronić. Nigdy nie powinien puszczać. Nawet główek. Dobra, wyciep. Ale Iwanowicz, co ty robisz? Dlaczego z główki? I sędzia już powinien zagwizdać. Ale co to było? Ja widziałem, żeś, jak żeś ty sfaulował mi tego Oscara. Dobra. No niewielka, ale Oscar będzie musiał zejść ze względu na żółtą kartkę. Nie mogę sobie pozwolić na taką konsekwencję czerwonej kartki. No i wejdzie za niego Niemiec Mario Marin, dobrze mówię? Marco Marin, przepraszam. Dobra. I tylko jednego zawodnika wymieniamy z żółtą kartką na świeżego zawodnika. Zobaczymy, jak on się sprawuje w Chelsea, bo on wcześniej był w Bundeslidze. Teraz jest w BPL. Dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Marco Marin, on tu Lorente i Modricia. Czyli cały czas skupia się na lidze hiszpańskiej. Okej. Dobra. No i teraz musimy wykorzystywać wszystkie okazje. Musimy go pokonać. To będzie dla nas wtedy dobry start na Ligę Piątą. Nabiliśmy przeciwnika. To było dobre. Nie wiem, kto tam zrobił to, ale uważam, że zrobił dobrze. Teraz podanie trochę zmaścił nasz Fabregas. Teraz uważać. Ale ten przeciwnik nie jest raczej taki groźny. Ale jednakże wolałbym go nie lekceważyć. Właśnie teraz prawie nam strzelił. I teraz uważać, no kurde, bo jak nam znowu z główki przyrąbie, to nie będzie za ciekawie. Piotrek, dobrze, pięknie. Iwanowicz, dobre podanie. A, mógł podać już dalej, ale tu też może być. Co robi Iwanowicz na ataku? To jest dobre pytanie. No i właśnie tak jak to przewidziałem, jego Hesse to wyłapie. Ale nie podał dobrze, czyli mamy kolejną okazję na kontrę. O Boże, Boże. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. No. Szkur. Co robisz? No i żeśmy stracili okazję. Ale jemu coś nie idzie. Nie wiem, czy to nie jest przeciwnik z jakiejś niższej ligi. Dobra, tu Matić walczył o piłkę, ale mu się nie udało. Więc w związku z tym, no, walczymy dalej. Chelsea tutaj gra nieźle. Się stara jak najlepiej może. Choć tutaj ma do czynienia z Realem Madryt plus jeszcze tam ewentualnie trochę Juventusu. Dobra, Drogba biegnie. Tutaj pcha się.
ale się nie dopchał. To nie jest Eto, którego już nie ma w Chelsea. Jest w Evertonie. Dobra, oj, tu taka trochę spaprana akcja. Teraz pewnie chce nam z dośrodkowania strzelić. Trzeba uważać i przewidywać jego ruchy, bo inaczej będzie kiepsko. Dobra, Terry. No kurde, czemu tego w ogóle nie wykopałeś? Mózgu, kurde no. A tak dobrze się to zapowiadało. Mogłeś to wykopać. A ten nie wiadomo co zrobił. Dobry, Piotrek. Wyciepaj. Aj, nikt nie dotarł. Teraz trzeba uważać. Albo fajnie by było, jakbyśmy mu tą piłkę zabrali od razu. Dobra, Iwanowicz. No i się nie dopchał, bo Benzema był lepszy. O, o. Dobre, Terry. Kurde, ładnie, ładnie broni. Chce, stara się, strzela, wszystko robi. Ale coś mu do środkowania nie wychodzą. Więc ciągle ja wyłapuję piłki. Ale niestety tutaj jego... piłkarz mnie tu kryje. A raczej krył. Teraz uważać, żebyśmy znowu mu nie pozwolili na... O, o. Dobre, Piotruś. Ładnie. Tak trzymaj, a będzie dobrze. Dobra, teraz jak on to rozegra. Pięknie. Okej. Czech nie śpi. To najważniejsze. Co się kurwa stało? Jakie będą konsekwencje? Kosta! Czy ty kurwa jesteś na serio? Jaka małpa wredna, patrz, no najechał go. Kolanem go po brzuchu by najechał. No idiota! Zaraz tego Kostę wymienię. Dobrze, Piotrek, kurde, jak się wyglebił, ale wyłapał. No dobrze. Ale oni atakują cały czas, to jest najgorsze. Ale co ty, Iwanowicz, zrobiłeś? No i przyś ciebie, Iwanowicz, strzelił nam gola. Jesse Rodriguez. Kuźwa. Czy nie potraficie chociaż raz dobrze upilnować akcji? No i nam z finezyjnego strzelił, no bo inaczej tego się wytłumaczyć nie ma, no. Finezyjny chuj. Dobra. Powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. No i kurwa, gratuluję, Drogba, idioto. Dobra, no i Ramirez kolejny, chcecie na serio przegrać? Naprawdę? Zależy wam na tym? O, o. No, kuźwa, Piotrek, dobrze. Ale niedobrze. Teraz remisujemy, a mieliśmy przewagę przez długi czas meczu. Niedobrze. Tak nie może być. Dobrze. Pięknie. Drogba podanie do Kosty, a Kosta już spierdolił. Zdążył już spierdolić, zanim dostał piłkę. Ale chyba szuka rozwiązania. O Boże, jak on to wydupił. Dobra, Marin, podaj. Drogba. Drogba. Blisko pole karne. A teraz Drogba. Powinien dośrodkowywać. No i wyjaśniają groźną sytuację dalekim wybiciem. Kurde, no. A taka akcja się wydawała być piękna. Dobre. No i patrz, patrz co chce Benzemą zrobić. Terry, nie spieprz. Dobrze. A Iwanowicz chyba, kurde, zaraz zejdzie. Tylko nie wiem za kogo, to jest najgorsze. Dobra, Drogba. Się rozpędził, chłopak. Czarny. No ja pierdolę, Drogba, naprawdę. Musiałeś jego wyjebać. O Boże, nie, nie, nie. Nie! Dobrze, kurwa, Czech. Ten rzut rożny jest ostatnią szansą na to. Nie, to nie będzie ich szansa. Oni ją zmarnują. O, 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 o. Boże, Czech, ty naprawdę jesteś zajebisty. No nadal jest, no i to jest właśnie nasz największy problem. Dobra, Drogba. Dobrze, biegnie. Cały czas biegnie. Cały czas biegnie. Dośrodkuj. Kuźwa, nic. Nic. I kuźwa, spalił! Pięknie, Ramirez! Genialnie! Super! Bardziej nie mogłeś tego spalić, nie?
Świetne zgranie głową do Drogba. Czy to wykorzysta? No nie, ale to mu faul. I wolny. Zobaczymy, czy go. Dobra, w ogóle to nam się nie uda. No przywołuje kolegę z zespołu. Aha. Chcieli we dwóch zaskoczyć rywala z tego rzutu wolnego. No i kurde, to było kiepskie, panowie. Panowie. Pewnie wychwycił. Mamy nadal wynik remisowy, ale to jest nadal wynik remisowy i nie można doprowadzić do przegranej. Wyciep to, Keichin, pięknie. Ty patrz, biegnie, biegnie, biegnie. Kuźwa, nie dobiegł do tej piłki. Dobra, Marin. Ja pierdolę, co za Deutsch bredny. Musiał mi zjebać akcję. No chyba to się skończy remisem, bo niczym innym nie może się skończyć. Czytelne podanie, zbyt czytelne. No i 2-2. I tak się zaczyna nasza Liga Piąta. Choć wolałem to wygrać. No niestety, no przez Iwanowicza doremisowali i... No i był remis. Nic na to nie poradzę. Ale Czech ładnie broni. Ile on to wybronił? Zaraz znajdę. Bramki. Wybronione. Gdzie to jest? 15 strzałów, a jego tylko 7. No czyli Czech się sprawuje zajebiście. Dobra, ja dziękuję wam bardzo za mecz. Jak dla mnie całkiem udany. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I zapraszam na następny mecz. Teraz będą się codziennie ukazywać mecze z FIFA 14, Liga Piąta. Na razie jest remis, zobaczymy jak to dalej będzie się odnosiło do naszych kolejnych osiągnięć. Na razie Chelsea tak sobie zagrało, ale zobaczymy w następnych meczach. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się, na razie, yo!